Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do filmu Andrzejkowego. Dziś nie tarot, dziś karty Elenormand. Jak wiecie, one nie są moim pierwszym wyborem, mówiąc delikatnie, sporadycznie ich używam. To nie znaczy, że nie znam ich znaczenia. Więc dla każdego ze znaków informacje płynące właśnie z kart Lenormand uważam bowiem, że dzisiaj jest taki dzień, gdzie one szczególnie pasują. Nie będziemy przelewać wosku, nie będziemy lać wosku, nie będziemy obierać jabłuszek, szukać znaczenia gdzieś tam zatartego i ukrytego w niewyraźnych kleksach z atramentu itd., itd. Po prostu informacje płynące z kart Lenormand. Dla każdego ze znaków trzy karty. Trzy karty, które przekażą nam jakiegoś rodzaju wiadomość. Zobaczmy zatem. Zaczynamy od barana. Moje drogie barany. Muszę zobaczyć więcej, bo pierwsza karta nie nastraja. Niestety. No co mam zrobić? No pierwsza karta nie nastraja optymistycznie, dlatego jeszcze nic nie mówię, bo chciałabym jednak zobaczyć wszystkie. Okej, dobra, widzę teraz całość. Dobra, jeśli czujesz, drugi baranie, lub będziesz czuł, bo pierwsza karta to jest karta straty, tak? Straty, stresu, to zguby jakiejś, powiedziałabym. Czasami się mówi, że jest to karta oszustwa, nie nastraja najlepiej w każdym bądź razie. Możesz odczuwać właśnie, że popełniłeś jakiś błąd, który doprowadził do straty i też jakby jakieś komplikacje w interesach, powiedziałabym fałszywi przyjaciele, trochę taka energia jest płynąca z tej karty. I bardzo dobrze się pokazała, że wyjęłam wszystkie, słuchajcie, bo kolejna mówi, że pozostań pozytywnym, bo nastąpi poprawa. Będziesz miał powodzenie w interesach, pomimo tej straty być może. Przyjdzie sukces. To jest kolejna karta, która tu mówi. I ten sukces może przyjść niespodziewany. Jeździec, karta niespodzianek, miłych niespodzianek. Jakiegoś rodzaju też sytuacja, która się zmienia przez współpracę z mężczyznami dla Was. To jest jeszcze taka energia. I może być związana z nowym. Nowe rzeczy, nowe możliwości, jakaś świeżość. Tym wszystkim też jest ważna. Więc rozwój, awans i tak dalej. Więc dla Ciebie, drogi baranie, informacja jest taka, że cokolwiek tutaj można by było uznać, bądź Ty uznajesz, za stratę. Nie wiem, kiedy ta strata miałaby nastąpić. Czy to jest strata na polu finansowym, czy to jest strata na polu osobistym. Ty wiesz najlepiej. To ta sytuacja tutaj, którą Ty rozpamiętujesz i uznajesz jako stratę właśnie, no karty wskazują, nastąpi poprawa, pozytywne jakieś rozstrzygnięcie dla Ciebie pozytywne, dojście do sukcesu, do spełnienia, nowe możliwości, niespodziewane w dodatku, pamiętajmy, niespodziewane nowe możliwości. Myśl pozytywnie więc. Optymizm zmniejsza trudności. I to jeszcze jest jakby dla Ciebie taka zachęta tutaj dodatkowo. Dla osób, którym tego optymizmu ostatnio brakowało. Przyjdą zmiany, których nie należy się obawiać, po prostu, miłe niespodzianki być może, jakieś zaproszenia do współpracy lub niespodziewanie sprawy rozstrzygną się na Twoją korzyść lub niespodziewanie nastąpi poprawa tej sytuacji, tej, którą Ty teraz upatrujesz jako, no, nazywając rzeczy po imieniu, niepowodzenie. Dziękuję, moje drogie barany. To była informacja dla Was. Tasuję karty, pozwólcie. I zapraszam byki. Okej, okay. Moje drogie byki. Małe szczęścia. Ciesz się z małych rzeczy. To jest koniczyna mówiąca o radości, o niespodziankach, o nowej miłości też, o rozwoju. No ładnie, poczekajcie, zobaczcie dalej. Prośba, żebyś się właśnie cieszył z małych rzeczy.
Uwaga na konflikty. Konflikty skończą się dobrze. Oto ciekawe. Bardzo. Dobra, no zacznijmy od początku, tak? Pierwsza informacja dla Ciebie, drogi byku. Bądź wdzięczny za szczęście. To jest karta, która zwiastuje sukces w wielu dziedzinach Twojego życia. Mówi o miłości też, ale rozłóżmy to na wiele aspektów, bo to nie odnosi się tylko do miłości, ta koniczyna. Ona mówi ogólnie o małych szczęściach, o małych radościach, o takich niespodziankach, które powodują, że jesteśmy zadowoleni. Jest trochę krótkotrwała, ale warto być za to wdzięcznym. Ta radość może trwać tam 2-5 dni, powiedziałabym, tak? Albo za 2-5 dni od teraz, drogi byku, coś się nagle, łód szczęścia jakiś. Natomiast później karta mówi o niepewności z tym związanym, albo jakiejś dwuznaczności, albo powiedziałabym o potrzebie moim zdaniem jakiejś takiej z odwagą podchodzenia do problematycznych, wymagających sytuacji, jakieś niespodziewanie zdarzających się w naszym życiu. Tak bym jeszcze chciała powiedzieć, żebyś nie tracił odwagi. Cokolwiek jest tutaj tym łudem szczęścia też, który trzymasz. Widzisz tą koniczynkę? No ja ją widzę, to myślę, że Ty też, to znaczy Wy też, drogi byki, to w takim, to jeszcze chciałam powiedzieć, nie trać odwagi, niech przeszkody, które ewentualnie są gdzieś tutaj na drodze do tego, żeby to utrzymać jak najdłużej, Cię nie zdemotywują, bo one odejdą, one nie potrwają długo, to będzie jakaś przelotna burza, tak to nazwijmy, przelotne trudności, które można rozwiązać, o tym mówi karta gwiazd. Która mówi o poprawie przecież, tak? O powodzeniu, o obfitości, o marzeniach, także idź w kierunku swoich gwiazd, swoich marzeń, myśl pozytywnie, nie zakładaj negatywnych scenariuszy. Optymizm, Twój optymizm zmniejsza te trudności, które się tutaj pokazały na horyzoncie gdzieś, ta burza minie. To jest jakby sukces, który Cię zachęca do dalszych działań. Flirtuj dla byka, który jest w relacji, czasami te burze nadchodzą, takie z piorunami, łupie ta burza w lewo, prawo, słuchaj, a później jakby ona minie, spokojnie. Flirtuj, ciesz się chwilą, tak? Jakby staraj się wrzucić na luz. To może pomóc rozładować atmosferę. Dziękuję Wam bardzo, drogie byki. Ściskam, pozdrawiam, słuchajcie, tasuję karty i zapraszam bliźnięta. Trzy karty dla bliźniąt i zobaczymy, jaka historia nam się tutaj pokaże. Dobra. Uwaga. Dobra, moje drogie bliźnięta, pierwsza karta mówi, że nastąpił jakiś koniec sytuacji, nagły koniec być może dla Ciebie i trzeba się z tym pogodzić. On oznacza początek nowego życia, po prostu. Początek nowego życia. Zaakceptuj to. Zaakceptuj to, bo ta kosa tutaj, zobaczcie, ścięła wszystko. W jakimś aspekcie, jakakolwiek zmiana nadejdzie, może nagła, zaakceptuj ją, bo ona oznacza dla Ciebie początek nowego życia. I oto tutaj przychodzą dobre wiadomości. Karta statku, która mówi o pozytywnych aspektach, o ruchu, o nowych możliwościach. Okej, okay. Bardzo często mówi o podróżach w innych krajach, w innych krajach. No, jeśli bliźniak pędzi na przykład do Ameryki Południowej, to może podróżujesz w innych krajach, zjeżdżając kontynent z góry na dół, tak? Ale ogólnie, no, takie małe przejęzyczenie. Ono mówi, ta karta, o podróżach, o innych krajach ogólnie. Natomiast trzeba odejść od tego bez żalu, od tego, co tutaj zostało, że tak powiem, zamknięte już. I tu jest też karta domu, karta bardzo pozytywna, następna, mówiąca o uzdrowieniu, o rodzinie, o bezpieczeństwie ogólnie, o dobrobycie, o długoterminowości, o harmonii w życiu. Jest może bliźniak, który sam postanowi
zakończyć tak bardzo nagle jakąś relację i będziesz miał wzrost harmonii w życiu i dużo szczęścia, szczerze ci powiem. Ta kosa zetnie to, co jakby tego, to co nie było dla ciebie pisane, to co nie było pewne. W każdym bądź razie po co? No po to właśnie, żeby otworzyć jakby drogę przed nowym. Jeśli ta sytuacja wiąże się ze sobą, jeśli następuje rozłam, o może w ten sposób, czy nie będziemy tego przypisywać do osoby bądź nie osoby, jeśli następuje rozłam tutaj, to bez żalu ty się rozejdziesz z tą sytuacją, w sensie odejdziesz od tej sytuacji, bo dla ciebie to już jest czas do odkrywania nowych horyzontów. Tak po prostu powiedziałabym. Dla części z Was urlop. Warto zaplanować urlop, ale taki urlop, gdzie my się odcinamy bez żalu od tych wszystkich rzeczy, które od odpoczynku nas odrywają. I może warto o tym teraz pomyśleć, a urlop tam za jakiś czas, tak? Ale to ma być takie miejsce, gdzie będziesz mógł odkrywać nowe horyzonty, gdzie będziesz się czuł bezpiecznie, gdzie nie będziesz się obawiał po prostu spędzać czasu, to jeszcze tak chciałam powiedzieć, i gdzie będziesz mógł harmonijnie i w spokoju odpocząć z ludźmi, na którym tobie zależy. To ciekawe jeszcze, bo ta karta dom mówi również o zyskownych interesach, no i o harmonii ogólnie, więc może bliźniak tak naprawdę zmieni pracę albo zmieni coś w swojej pracy. To znaczy, odetniesz przykładowo te usługi, które nie przekładały się na zyskowność, tym samym uwolnisz swoje pokłady czasu, energii i sił do tego, żeby angażować swój czas i jakby pobierać za to jakieś większe wynagrodzenie, tak? Taka informacja dla bliźniąt. Ta karta kosy, słuchajcie, ona jest generalnie taka bardzo, może być wymagająca. Ona mówi też o takich, że rzeczy dzieją się szybko, ale jeśli to ty zdecydujesz szybko z czegoś się wymiksować, zrezygnować, to dlatego, że karta kosy mówi również o niebezpieczeństwie, więc to niebezpieczeństwo za sobą po prostu zostawiasz. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jestem pewna, że rozumiecie, o co mi chodzi. Tu było niebezpieczeństwo. Tu generalnie rzecz biorąc to zakończenie i tak moim zdaniem zmierzało. Trzeba to zaakceptować. I tak naprawdę albo ty zerwiesz, albo ktoś zerwie, zakończy jakieś partnerstwo, nastąpi rozłam, może nieco niespodziewany, ale ten rozłam przynosi ci, ta zmiana przynosi ci spokój, szczęście, sukces. Jeśli to jest zawodowe partnerstwo, następuje rozłam, to tutaj przychodzą do ciebie nowe możliwości finansowe. To chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo. Sprawdźmy sobie jeszcze ascendent, drogie bliźniaki. Znaczy sprawdźcie sobie, a teraz zobaczymy raki. Pierwsza karta wypadła, drogie raki, więc ja ją tutaj zostawiam. Bardzo pozytywna, ta również. Ostatnia. Ktoś macie zazdrośnika w swoim otoczeniu. Karta żmij jako ostatnia. Zdrady, manipulacji, kłamstwa, rywalka jakaś. Dobra, ale to... Rywalka jakaś. No tak, moje drogie panie, możecie mieć wokół siebie rywalkę. Ale to jest ostatnia karta. Moim zdaniem jest to zazdrość, bo dwie pierwsze mówią o harmonii w moim życiu, o lojalności, o bezinteresowności, o przyjaciołach bardzo bezinteresownych w moim życiu, którzy mnie wspierają z wzajemnością. Ta karta tutaj, karta jeźdźca, mówi o miłych niespodziankach, o jakichś zalotnikach na przykład, moje drogie panie, tutaj jakiś mężczyzna z prezentem, jakąś niespodziankę w sensie może Wam ofiarować. I szczerze Ci powiem, i właśnie i ta ostatnia karta jest taka kartą przebiegłości na tle zazdrości, nawet mi się zrymowało. Pierwsza mówi, jesteś otoczony przyjaciółmi, którym możesz zaufać.
Tak? Ciesz się życiem, po prostu ciesz się życiem. Otwórz się też na tę radość życia. Druga karta mówi, nie obawiaj się zmian w swoim życiu. Po prostu. Możesz otrzymać jakieś miłe niespodzianki właśnie od mężczyzn bardzo, bardzo, bardzo prawdopodobne. I ta ostatnia karta mówi, kurczę, w powietrzu wisi zdrada. Na przykład. Ona mówi więcej, ja wam powiem. Co? Nie ufaj brunetce, która tylko z pozoru jest miła i serdeczna. Może to było dla jakiegoś raka ważne. Wiecie, że jestem ostatnią osobą, która czyta karty w ten sposób. Nie ufaj, uważaj, złodziej, oszustwo i tak dalej, i tak dalej. Bo to nie jestem ja. Ja w ten sposób po prostu nie czytam kart. Ale dziś jest taki dzień, że czytam karty Lenormand właśnie. A jednym ze znaczeń, przepraszam, tej karty jest właśnie nie ufaj brunetce. No więc co? Nie ufaj. Przynajmniej uważaj. Moim zdaniem może być zazdrosna o twój dom, o twoją rodzinę, o twoich przyjaciół. Tak? I będzie taka trochę żmijowata. No, w tym znaczeniu, że fałszywa, Boże, już tak wam powiem wprost. Jeśli czujesz w sercu, drogi mój raku, że coś jest nie tak odnośnie jakiejś kobiety, która jest z pozoru przyjemna, uprzejma, jak do rany przyłóż i tak dalej, to znaczy, że coś jest nie tak i to ci chciałam powiedzieć. No więc jakby po prostu się zabezpiecz przed jakąś manipulacją, przed jakąś rywalizacją. Jeśli to jest zawodowe na Boga na przykład, tak, i ty prowadzisz swój biznes i to są twoje interesy i twoi przyjaciele i twoja siatka znajomych i przyjaciół właśnie i klientów i wszystko to, co powoduje, że ten biznes ci się kręci, no to uważaj proszę na wilka w owczej skórze w swoim otoczeniu zawodowym, ale miałam to na myśli raczej kogoś, kto prowadzi biznes. Tak? Własną działalność. Dziękuję wam bardzo, słuchajcie. Tasujemy. I zapraszam lwy. Moje drogie lwy. Uwaga, trzy karty. Byk miał bardzo podobne. O, pięknie, ale wy macie ładniejsze. Słuchajcie, od czego by. Zacznę może od tego, że wszystkie trzy karty są mega pozytywne dla lwa. Pierwsza karta mówi o tym, żeby się cieszyć z małych rzeczy. Tu są niespodzianki. Tutaj ta koniczyna to jest łut szczęścia, znaleziony, jakiś może krótkotrwała radość, tak naprawdę. Jakaś mała rzecz, która niezwykle cię ucieszy. Będzie cię cieszyła 2-5 dni, nie wiem, po prostu. Ale trzeba być za to wdzięcznym, bo ta wdzięczność przynosi więcej. Pozytywności. Mówi o nowych możliwościach, które się, powiedziałabym, przed tobą otwierają, o jakichś zmianach, które są dla ciebie dużo bardziej korzystne w długim terminie, tak? Odchodzisz bez żalu w nową stronę. Tu są nowe kraje też dla części, podróż ważna, to też jeszcze chciałam powiedzieć. I ostatnia karta to jest karta szczęścia, karta satysfakcji, karta prezentów, niespodzianek. To jest jakby karta, która mówi, staraj się myśleć pozytywnie, w ten sposób może dla kogoś akurat jest ważne walczyć ze strachem. Także bądź wdzięczny za szczęście. I inwestuj gromadzony kapitał też, na przykład, jeśli to jest finansowy łut szczęścia, tutaj drogie lwy, tak, jakiś pieniądz na przykład, to staraj się inwestować w nowe przedsięwzięcia, bo te dwie karty mówią, że tutaj możesz osiągnąć sukces w wielu dziedzinach. Znaczy oczywiście trzeba to wszystko przemyśleć, przeanalizować, nie dlatego, że karta Lenormand powie zainwestuj swój majątek cały, tak, jakby w nowe przedsięwzięcia, nie, tylko tutaj jest takie przesłanie. Zrób z tym, co chcesz. Natomiast to może być jakiegoś rodzaju współpraca z osobami, które mieszkają w innym kraju, jakaś wymiana handlowa, powiedziałabym,
pomiędzy krajami. Takie rzeczy tutaj się pokazują po prostu w tych kartach. Inwestujemy ostrożnie oczywiście, tak? Planujemy strategicznie, no nie będę Was pouczać. Natomiast słuchajcie, ostatnia karta mówi, myśl zawsze o pozytywach. W ten sposób pokonasz niepewność, w ten sposób pokonasz obawy. Oprócz tego to jest karta prezentów, poprawy, wyzdrowienie, więc bukiet kwiatów. Najlepsze czytanie, lwy, naprawdę. Więc i wszystko się zaczyna od tego małego łudu szczęścia, tutaj tego, który trzymacie w swoich dłoniach. I wiecie, co dalej z tym zrobić po prostu. Dziękuję bardzo. Tasuję, tasuję i zapraszam panny. Moje drogie panny, możesz liczyć, licz na siebie. Co to było, co to było? O, ostatnie ćwiczenie takie było, prawda? W tym moim filmiku projektujemy część czwarta. To jest karta drzewa, karta neutralna. Ona mówi o wzroście, ona mówi o cierpliwym wzroście. Zachowaj cierpliwość odnośnie wzrostu. Coś Ci się zrealizuje w dłuższym okresie, tak? Zwróć na to uwagę. Ale zanim zaufasz innym, przede wszystkim zaufaj sobie. Wspieraj rodzinę, to jest też ważne, powiedziałabym. To, gdzie należysz, korzenie. Może warto się zastanowić właśnie, odnośnie jakiegoś przynależnictwa, chciałam powiedzieć. Słuchajcie, kolejna karta, karta gwiazd, mówi o poprawie, czyli w dłuższym terminie przyjdzie do Ciebie poprawa, być może jakby z jakiejś inwestycji, które poczyniłaś, droga panno. Na ten moment tak to widzę. Ostatnia karta mówi o spokoju, o wyciszeniu, o w ogóle fajnym połączeniu z osobami starszymi, z rodziną. O dużej dojrzałości, szlachetności w Tobie, o takiej pogodzie ducha, słuchajcie, więc jakby ona prezentuje ludzi godnych zaufania i fajne życie erotyczne, to tak już na marginesie, słuchajcie, bo nie o życiu erotycznym, panie, to czytanie. Natomiast tutaj, słuchajcie, karta drzewa mówi, zanim zdasz się na innych, licz na samego siebie, czyli zaufaj sobie, tak? Ale tutaj masz w swoim otoczeniu w ogóle ludzi, przyjaciół i zazwyczaj ta karta wskazuje mężczyzn, z tego co ja wiem, którym możesz zaufać, więc też to może być dla Ciebie interesujące i ważne. Dodatkowo karta gwiazd mówi, myśl pozytywnie, tak? Ten optymizm zmniejszy trudności, może spowoduje, że wskrzesisz w sobie cierpliwość jeszcze większą, bo to jest też karta cierpliwości, pamiętajmy. No i jakiś taki gwiazdy sugerują raczej sukces, które zachęca, flirtuj też, tu jest dużo flirtów w single, flirtuj, tutaj pamiętacie, co mówiłam o intymnych historiach, no więc to dla singli jakby wydaje mi się, że to jest mężczyzna, flirt, seks, dziękuję, idziemy dalej. Ostatnia karta, słuchajcie, zachęca do tego, żeby właśnie zanim rzucisz się w wir przygody i zacieśnisz związek, zastanowić się dwa razy, czy na pewno tego chcesz. Bo tutaj wystąpi potrzeba klarowności sytuacji, rozpracowania moim zdaniem intencji obu stron, czy się pokrywają. Więc tak bym jeszcze, słuchajcie, być ostrożnym, ale uważać. Czyli flirtujemy, flirtujemy, turururu, ale zanim się rzucimy tak w 100% w tę sytuację romantycznej, to po prostu trzeba to przemyśleć. Kto zacz po drugiej stronie na przykład, tak? Kim ta osoba jest i jakby, no nie będę Was już dalej jakby tutaj instruować absolutnie, ale w ogólnym ujęciu ta karta Lili jest pozytywna, mówi o dobrych wiadomościach, o wyciszeniu w ogóle, o dobrym połączeniu, tak jak wspomniałam, z osobami starszymi w Waszym życiu, o takiej szlachetności, tak? O pogodzie ducha, więc no... Fajne czytanie. Dziękuję Wam, moje drogie panny. Tasujemy karty i zapraszam wagi.
O, wagi. To dobra, zatrzymujemy. Okej, po kolei. No dobra. Następnie ta karta mi się pokazała. Pierwsza karta mówi o tym, masz siłę. Masz siłę, masz siłę, bądź zdeterminowany, żeby pokonać jakiegoś rodzaju trudność. Po prostu masz siłę, żeby wyjść z trudności. Jesteś silny jak niedźwiedź, tylko trzeba się z czymś skonfrontować. Żeby oczyścić atmosferę, żeby oczyścić sytuację, potrzebny jest ktoś, kto będzie ci pośredniczył w czymś, bo następuje jakiś konflikt interesów być może. No wiecie co, masz siłę i siłę psychiczną, moim zdaniem przede wszystkim, i jakąś inteligencję emocjonalną zapewne w sobie do tego, żeby się skonfrontować z jakąś sytuacją, która wymaga omówienia, oczyszczenia. Okej. Druga karta mówi, dobrze to by było to uczynić, dlatego że tutaj jakby trzeba wyjaśnić coś ewidentnie, zażądać, w cudzysłowie zażądać, ale no ta jasność komunikacji, klarowna komunikacja, czym jest to coś, co się tak świeci? Czy to prawdziwe złoto, czy tombak? Może to trzeba jakby właśnie ustalić, tak? Co tutaj ktoś ma na myśli? Z czym jest związana ta oferta? Tutaj z kolei masz siłę, nie poddawaj się, oczyść atmosferę w stałych związkach. Tak? Korzystne umowy, korzystne współprace, korzystne partnerstwa po wyjaśnieniu jakichś spraw się pokazują. I ostatnia karta, myśl pozytywnie. Optymizm zmniejsza trudności. Droga wago, więc jakby przejdziesz przez tę sytuację, wyjaśnisz wszystko. Tak bym jeszcze Wam chciała zasugerować. Czymkolwiek dla Was jest ta sytuacja związana z niedźwiedziem, która wymaga od Was siły w tej chwili, żeby sprawy właśnie, żeby zająć stanowisko, żeby utrzymać swoje stanowisko w danej sprawie, to tutaj jakby te dogadania się, te klarowności, te wyjaśnienia, następna karta jak dla mnie mówi o sukcesie w tym zakresie. O, jaki rym, co? O sukcesie w tym zakresie, a nawet powtórzę sobie, a co? I tutaj karta numer 16, tak jak mówię, opieka, powodzenie, sukces, obfitość, marzenia, więc w ogóle silne połączenie z gwiazdami, no bardzo ładne czytanie. Więc utrzymaj, bądź silny, wytrzymaj, jesteś jak niedźwiedź. Dziękuję, zapraszam skorpiony. Informacja dla skorpionów. Pozytywna, neutralna, pozytywna. Czyli chyba dobrze. Słuchajcie, pierwsza karta mówi o pozytywnym rozwiązaniu, rozstrzygnięciu problemów. Trochę pomoże ci w tym los, trochę ty spojrzysz na coś innego, z innej perspektywy w sensie, i tutaj następuje wzrost w ogóle bezpieczeństwa, jak dla mnie. Znajdziesz klucz do wyjścia z tej sytuacji, tak? Zmień kurs, po prostu moim zdaniem to będzie związane z tym, że zmienisz postrzeganie czegoś, że zobaczysz, że twoje zamiary były trochę nie do końca, nie chcę powiedzieć bezsensowne, ale że jest inny sposób dojścia do celu, to chciałam powiedzieć, tak? I bardziej namacalne rozwiązanie być może, i bardziej korzystna relacja, i bardziej korzystna relacja również partnerska i zawodowa w tych znaczeniach, nie tylko romansowa, tak? Więc jakby o to chodzi. I znajdziesz wyjście z tej sytuacji i uda ci się pozytywnie rozwiązać ten problem, no, albo jakiegoś tutaj właśnie zagwozdkę, krótko mówiąc. Następna karta to jest karta listu. Ona jest raczej neutralna. Mówi, że ważne są dla ciebie dokumenty, przesyłki urzędowe. Może nadejść do ciebie ważna komunikacja, wiadomość, jakby na który czekasz. Jeśli chodzi o miłość, to będzie to jakiegoś rodzaju, słuchaj, może trzeba do kogoś napisać?
Tak, to jest związek pisany, w sensie dużo będziecie ze sobą pisać, wymieniać jakieś na odległość być może. Okej, jeśli macie relację na odległość, no to komunikacja między wami, wyrażanie myśli w formie pisemnej pokazuje się to jako istotne, to dla kogoś może być ważne. Natomiast to jest też karta, uważaj na to, co przyjdzie do ciebie, bo jakiegoś rodzaju to mogą być ważne nowiny, które dadzą ci jakieś wskazówki, ale jakiś plan twój może być w niebezpieczeństwie, drogi Skorpionie, więc na to też zwróć uwagę, ok? I tutaj mamy, pamiętajmy tą kartę, która nas zachęcała do tego, żeby szukać innych rozwiązań, że uda ci się moim zdaniem jakieś sprawy urzędowe przeprocedować. Ja bym do tego tak ja bym to tak powiedziała, tak. I trzeba będzie się jeszcze skonfrontować do końca z tą sytuacją. I ta konfrontacja może być dla ciebie jakby trudna, ale ona pomoże ci oczyścić atmosferę w tej sytuacji. To jest moim zdaniem zawodowo-urzędowa jakaś historia. Konflikt interesów, tak? Tym wydawało ci się, że jest inaczej. Tutaj przychodzi do ciebie wiadomość, ktoś ma zupełnie inne postrzeganie tej sytuacji. I jeszcze tak próbuję, słuchajcie... Natomiast generalnie zapewnisz sobie, czy też utrzymasz to bezpieczeństwo, tak jeszcze myślę. Uda ci się pozytywnie wyjść z tej sytuacji, tak? Rozwiązać, rozstrzygnąć tę trudność, znaleźć taki punkt zaczepienia albo złoty środek, który będzie satysfakcjonujący i dla ciebie, i dla drugiej strony tej sytuacji. Także utrzymaj tę gardę też wysoko. Bądź silny, to się tutaj pokazało, słuchajcie. Bo niedźwiedź mówi o sile, pamiętajmy. Mężczyzna może jakiś ci pomóc, wiesz? Mężczyzna na stanowisku, jakiś urzędnik właśnie. Dodatkowo jeszcze się dla Skorpiona pokazała taka informacja. Szczególnie jeśli tutaj przyjdzie do ciebie pismo urzędowe, które może być z jakiegoś powodu dla ciebie zagrożeniem lub zagrażać ci w czymś, lub tak to odbierzesz po prostu, że to jest zagrażające, to tutaj trzeba się z tym skonfrontować i pokazał się urzędnik, ktoś, kto właśnie w jakimś urzędzie ci pomoże tę sprawę rozstrzygnąć. Ja się zmęczyłam przy Skorpionach. Słuchajcie, przedziwne. Powiem wam, wiecie co? Sprawdźcie sobie ascendent. A teraz zapraszam Strzelce. Uwaga, drogie Strzelce, przyjaciele są dla ciebie ważni. O, okej. Jeśli chodzi o Boże, drogie Strzelce, właśnie dlatego nie korzystam z kart Lenormand, wiecie? No ale powiem to już, jak zaczęłam, to powiem. Dlatego nie korzystam z kart Lenormand, no bo one wniosą za sobą taką nutkę, powiedziałabym... Sytuacji, które wcale nie muszą się zdarzyć, opisują sytuacje, które wcale nie muszą się zdarzyć, a mogą w was wzbudzić zagrożenie lub poczucie zagrożenia. Bo dla mnie te trzy karty razem uważam, oznaczają, że jeśli chodzi o przyjaźnie, to w tej chwili tam nie ma miejsca na jakieś sprawy finansowe. Możesz licz na siebie. Może być przyjaciel tak naprawdę, który coś ci obieca, niestety jest fałszywy albo nie dotrzyma słowa i to jest związane z pracą bądź pieniędzmi. Moje drogie Strzelce, to się tak tutaj pokazało, ale jakby... Pierwsza karta mówi w ogóle o przyjacielach właśnie, do których masz zaufanie, o twoich najbliższych przyjacielach, do których masz zaufanie, jest tu lojalność jakaś i to jest interesujące. Natomiast druga karta mówi o oszustwie, czyli jakby uważaj na przyjaciół po prostu, no... Jest takie powiedzenie nawet o wrogach i przyjaciołach, to może dla kogoś być istotne. I szczerze wam powiem, ostatnia karta raczej mówi o tym, że żeby nastąpił jakiś wzrost, należy wykazać się cierpliwością, ale to jest też karta, która mówi o tym, że no, zanim zdasz się na kogoś, na innych, na przyjaciół, przede wszystkim zdaj się na siebie samego. Może być przyjaciel, raczej mężczyzna, chodzi o mężczyzn, to jeszcze tak powiem, lub jakiś krewny. Po prostu, żebyś na to zwracał uwagę, drogi Strzelcu, po prostu. Natomiast jeśli to nie jest z nikim spójne, mam nadzieję, że z nikim,
Sprawdzamy ascendent jeszcze, bardzo proszę, bo tu ewidentnie mamy do czynienia z jakimiś facetami, moi drodzy, moje drogie strzelce, z jakimś facetem, którego ty traktujesz jak przyjaciela, a tak naprawdę na koniec dnia okazuje się, że musisz liczyć na siebie przede wszystkim, że on nie do końca ci pomoże, albo trochę jakby wprowadzi w jakiegoś rodzaju błąd, albo przynajmniej nie powie całej prawdy, albo minie się z prawdą. Zapraszam, koziorożce. Koziorożce. Pierwsza karta mówi o pewnego rodzaju przeszkodach, blokadach, jakiś opór jest w Twoim otoczeniu, jakieś komplikacje, zastój. To jest taka energia, trzeba się liczyć z Twoim przeciwnikiem, to jeśli to jest zawodowe na przykład, bo to jest taka karta, która mówi Twój przeciwnik, tak, jakiś... No, konkurent jest silny, liczy się w środowisku, więc problem wcale może nie być łatwy do rozwiązania. I tutaj ta karta również mówi o tym, że okej, są jakieś trudności w osiągnięciu celu, ale dbaj o swoje ambicje, uwzględniając ambicje innych, tak? Nie przesadzaj z niczym, bo tutaj jakaś potrzeba wyróżnienia się, wybujała ambicja może być wręcz, powiedziałabym, bezskuteczna. Czyli przynieść odwrotny efekt też. Ciekawe przesłanie, może dla kogoś to było interesujące. Tutaj ważne są dla Ciebie kobiety, przyjaciółki. Dobra energia płynąca od kobiet się pokazuje dla Was, moje drogie koziorożce. Możecie zaufać kobietom, moi drodzy panowie, szczególnie zaufaj kobiecie, która Cię kocha. Ona zawsze uczyni dla Ciebie wszystko, co najlepsze. Tu mamy szczerą przyjaciółkę, silnego sojusznika, ukochaną kobietę, to by istotne. I ostatnia karta, trzeba, jakby ona Ci da siłę, żeby się z czymś skonfrontować. Może tutaj przygotować się do jakiegoś rodzaju konfrontacji dla mnie. Bo ten niedźwiedź to jest dla mnie karta konfrontacji i potrzeby pośrednictwa i potrzeby właśnie skonfrontowania się w sytuacji, w której jest jakiegoś rodzaju konflikt interesów, żeby oczyścić sytuację. I dla Was kobieta, drodzy panowie, która Was kocha, może być podporą tutaj absolutnie wielką siłą, a ogólnie dla Was, moje drogie panie, kobieta, która jest dla Was jakąś przyjaciółką, bo na swojej drodze napotkacie przeszkodę i ta przeszkoda trzeba ją, że tak powiem, uszanować o tyle, że dobrze się do tego przygotować, żeby ją pokonać. Widzicie? Ta góra ani drgnie, a tak tutaj jakby, no, wróżka na tej ilustracji, ta postać na tej ilustracji właśnie zmierza w jej kierunku. Więc jesteś silny, drogi koziorożcu, natomiast też doceń swoje otoczenie, doceń tę przeszkodę, przygotuj się odpowiednio, siły Ci nie zabraknie, tak? Niech wspiera Cię też otoczenie. No to jest moim zdaniem w pracy coś, tak? To są kwestie zawodowe i tu masz konkurencję do pokonania, tak? Konkurencję, jakieś współzawodnictwo jest na przykład, no tak, jakieś konkursy, więc to mniej więcej tak. No dobra. Wodniki. Moje drogie wodniki, a co tam, co tam? Co tam, jak tam? A zaraz zobaczymy, uwaga. Uwaga, uwaga, wodniki. Karta mówi o tym, że żeby nastąpił jakiś wzrost, należy wykazać się cierpliwością.
i patrzeć na sprawy długoterminowo, długofalowo. Tu jest karta komunikacji, ważna jest dla Ciebie komunikacja, ważne w ogóle będą rozmowy. A ostatnia karta to jest karta smutku, ciężaru. O Jezu, zmartwień jakiś. Dobra, po kolei, ale nie wiem, dobra, po kolei. Licz na siebie w rozwiązaniu jakiegoś problemu. Zanim zdasz się na kogoś w rozwiązaniu jakiegoś problemu, licz na siebie przede wszystkim. I to jest pierwsze spostrzeżenie, które przychodzi mi na myśl, widząc te wszystkie karty razem. Natomiast ta karta kotwicy mówi o tym, że uda Ci się pomimo przeciwności, jak będziesz obstawał przy tym, na czym Ci zależy, to uda Ci się to, że to trzeba czasu, bo ta karta również niesie za sobą jakiegoś rodzaju takie trochę cierpienie albo zmartwienie, że ile to trwa, nie wiem, czy ja wytrzymam, nie wiem, czy podołam, tak? Więc jakby karty zachęcają Cię do tego, żebyś był cierpliwy, silny, taki powiedziałabym zakorzeniony mocno i wytrwały w tym, w swoim postanowieniu. I to jest, ta ostatnia mówi, słuchaj, może Ci się udać. Na cokolwiek się zdecydujesz, jeśli chodzi o tę wytrwałość. Ale trzeba tu czasu, więc patrz długoterminowo. Niech ten wysiłek będzie skuteczny. Obstawaj też przy swoim, szczególnie jeśli z kimś o czymś rozmawiasz, będziesz się komunikował. No powiedziałabym, bo to jest taka energia, szczerze mówiąc. Po prostu potrzebujesz siły i ta siła tutaj się pokazała u Ciebie, drogi wodniku, i wytrwałości, i cierpliwości, i to wszystko się tu pokazało. I trzeba spojrzeć na coś długoterminowo, że jakieś sprawy, na których Ci zależy, jakiś wzrost, na którym Ci zależy, wzrost może finansowy, a może osobista jakaś relacja, zmiana w relacji może, ona przyjdzie do Ciebie i to się zadzieje, tylko trzeba być wytrwałym i obstawać przy swoim i nie dać się zniechęcić. I to może być dla Ciebie ciężkie i to może nieść jakiś ciężar też sytuacji w ogóle tutaj. Ale dostaniesz to, czego chcesz, to, czego pragniesz. Uda Ci się lub może Ci się udać, tylko po prostu potrzebujesz czasu i wytrwałości. Dziękuję bardzo. Tasujemy karty. I zapraszam ryby. No dobra, drogie ryby, wypadła sama, więc ja robię stop. I tak. Pierwsza mówi o tym, że Twoja charyzma, Twój zapał do czegoś, Twoja pewność siebie, optymizm, taka energia, która w sobie ma, przynosi Ci jakiś sukces. To jest zazwyczaj karta, która zmniejsza negatywny wydźwięk karty obok, a obok macie kartę gwiazd, która również jest pozytywna, więc ja bym powiedziała, że jest jakieś rozpoznanie dla jakiejś ryby, w sensie sukces zawodowy, no, rozpoznanie, gratulacje być może. Tutaj jest to są takie przesłania dla Ciebie. Osobowość artystyczna też, pełna natchnienia. To się przekłada właśnie na sukces. Twoja osobowość, Twoja kolorowa dusza. Czy to już nie jest któreś przesłanie, nawet trzeci film czy czwarty film? Może nie pod rząd, ale od czasu do czasu akurat u ryb to się pokazuje bardzo silnie. Że Twoja kolorowa dusza, Twoja autentyczność, Twoja oryginalność jest właśnie związana z Twoją kreatywnością. No więc jakby z Twoją indywidualnością, to jest Twoja indywidualność. Na tej bazie uważam, tutaj dla ryb pokazuje się może możliwość też douczenia w jakimś zakresie konkretnym, zgłębienia jakiejś wiedzy, czegoś więcej dowiedzenia, ale ruszenia do przodu. Dla części z Was to jest miłość w ukryciu, z jakiegoś powodu ma w tym ukryciu pozostać, no i tyle mogę powiedzieć, szczególnie jeśli, no nie wiem, czy słucha mnie to jakaś ryba gwiazda, jeśli tak, i to jest miłość w ukryciu, no już powiem tak, singiel ryba gwiazda,
i ryba i jest jakby miłość w ukryciu, to wiesz, żeby nie zapeszać, to może lepiej, żeby ona w ukryciu pozostała. Natomiast tutaj też, jeśli coś tworzysz kreatywnie, to tak wiecie, z przymrużeniem oczka trochę, a teraz jakby chciałam na serio już powiedzieć jeszcze, że jeśli tworzysz coś kreatywnie, to jest twój pomysł wynikający z twojej indywidualności i z twojej autentyczności, to ta karta mówi: nie wtajemniczaj nikogo w swoje zamiary, naprawdę. Te, które są w twoim sercu, po prostu. Bo nie opowiadaj, nie pytaj, nie doradzaj się kogoś, bo najlepsze rozwiązanie podpowie ci twoje własne wnętrze. Więc zachowaj jakiegoś rodzaju sekret. Tak? Sekret związany z realizacją jakiegoś pomysłu, bo to gwiazdy mówią o sukcesie, pamiętajmy, o obfitości, o poprawie, więc jakby to w sukcesie, te kwestie zawodowo-finansowe, kreatywne pomysły, to wszystko przy sobie bliziutko. Dla jakiejś ryby miłość trzeba utrzymać w tajemnicy i tak też się tutaj pokazało. Albo przynajmniej w ukryciu, no nie afiszować się z nią z jakiegoś powodu. Dziękuję Wam bardzo. Uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.